Przez cały rok PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. prowadziły w województwie łódzkim liczne inwestycje. To nie był łatwy czas, ale obfitował w nowe rozwiązania, które mają na celu poprawę bezpieczeństwa i komfortu podróżnych. Dziś w programie Łódź po kolei sprawdzimy, co udało się zrobić w tym roku. Ja nazywam się Martyna Kowalczyk. Zaczynamy! Był trudny rok. Jesteśmy na etapie podsumowań i razem z branżą wspominamy czasy, jak z trudem przechodziliśmy przez pandemię, jak sobie radziliśmy, jak sobie życzyliśmy w zeszłym roku lepszego 2022 i zaskoczyła nas sytuacja związana z wojną i reperkusje dla gospodarki wynikające z tej sytuacji. Radzimy sobie oczywiście, budowy nie stanęły, ale obserwujemy, tak jak cała gospodarka, skutki nowej sytuacji, skutki wzrostów cen, skutki ograniczenia pracowników na przykład z Ukrainy w niektórych branżach, ale budowy pracują. Prace trwają między innymi przy budowie łódzkiego tunelu średnicowego, który połączy stację Łódź Fabryczna ze stacjami Łódź Kaliska i Łódź Żabieniec. To jedna z największych inwestycji infrastrukturalnych w kraju. W tym roku byliśmy świadkami ukończenia kolejnego etapu prac. Faustyna, czyli mniejsza maszyna TBM, wydrążyła pierwszy tunel, a później wyruszyła w dalszą drogę. Budowa, którą udało nam się utrzymać mimo wielkich problemów wykonawcy. Dobrą informacją z tego roku jest osiągnięcie porozumienia z instytucjami finansującymi. Także ten wykonawca, który boryka się z problemami finansowymi, dostał zastrzyk finansowy, co pozwoliło mu na kontynuowanie prac. W tej chwili obie tarcze drążą swoje tunele i można powiedzieć, że jedna i druga tarcza wykonała połowę swojej roboty. Z punktu widzenia takiego podsumowania stanu realizacji tego kontraktu mamy około 40% zaawansowania prac. Oczywiście musimy skończyć budować tunele, potem będziemy je wyposażać, a potem będziemy określać daty, kiedy udostępnimy je do eksploatacji. Nie do poznania zmieniła się Łódź Kaliska. Do użytku pasażerów oddano zmodernizowane perony, a dzięki przebudowie wiaduktu wschodniego zwiększyła się przepustowość stacji. Stacja Łódź Kaliska to jest też jedna z największych naszych inwestycji na dużych stacjach w Polsce. Też zmiana tej stacji w zakresie dostępu dla podróżnych i też dla nas jako zarządcy infrastruktury w zakresie organizacji pracy tej stacji. To jest jedna z większych inwestycji w Polsce. Równie ważne są też te mniejsze inwestycje, na przykład budowa nowych przystanków na terenie województwa łódzkiego. To są zadania prowadzone na liniach regionalnych, nie z takim rozmachem, nie są tak innowacyjne jak to zadanie w tunelu, ale równie ważne, bo poprawiamy dostępność do kolei w województwie łódzkim. To jest misja nasza jako zarządcy infrastruktury, którą realizujemy wspólnie z organizatorem przewozów. Mogliśmy ustawić takt pociągów, godzinny, półgodzinny, stałe godziny, stałe końcówki minutowe. Wzrost liczby pasażerów 2022 roku do 2019, czyli do roku przedpandemicznego, w Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej wynosi plus 47%. W województwie łódzkim ta współpraca jest wyjątkowo dobra, bo razem z marszałkiem mamy szersze horyzonty i patrzymy na przyszłość. A w przyszłości mieszkańcy województwa łódzkiego mogą spodziewać się komunikacyjnej rewolucji. Region jest jednym z największych beneficjentów rządowego programu Kolej Plus. Nowa linia połączy Wieluń z resztą regionu. Pociągi wrócą na odbudowaną trasę Piotrków-Trybunalski-Bełchatów. Zmodernizowana zostanie też linia kolejowa z Tomaszowa Mazowieckiego do Skarżyska Kamiennej. To są rzeczywiście potężne inicjatywy, tak jak ta na odcinku Piotrków-Bełchatów, tak ta druga, która zupełnie łączy, że tak powiem, odcinek, który gdzieś tam ciągle w jakichś planach powstawał i ciągle nigdy go nie można było zrealizować, tak przecież my go już dzisiaj też mamy. Myślę oczywiście o skomunikowaniu Wielunia z linią 131. Bardzo ważna, absolutnie ważna inicjatywa, to jest budowa w zasadzie w tamtym wypadku nowej linii. To jest wspólne dzieło, na które składa się niezwykle wiele działań i podmiotów, a również wydatkowane są ogromne sumy pieniędzy. Krajowy program kolejowy to jest prawie 76 miliardów złotych, z których część jest realizowana, wydatki i inwestycje są realizowane również na terenie województwa łódzkiego po to, aby przywracać połączenia kolejowe, modernizować linie. Niezwykle ważne jest, aby tworzyć warunki do tego, żeby oferta, z której pasażerowie mogą skorzystać, była dobra, była taka, która ich skłoni do tego, aby przesiąść się z
transportu indywidualnego do transportu zbiorowego. 2022 rok upłynął pod znakiem poprawy bezpieczeństwa. W regionie powstają następne bezkolizyjne skrzyżowania kolejowo-drogowe. Modernizowane są też lokalne centra sterowania. Krajowy program kolejowy, który jest już na ukończeniu, miał takie właśnie podstawowe założenia: poprawa dostępności i poprawa bezpieczeństwa. Ta poprawa bezpieczeństwa to budowa skrzyżowań dwupoziomowych, ale też poprawa sytuacji w miejscach, gdzie pozostają przejazdy w poziomie szyn. Poprawa systemu sterowania ruchem kolejowym to przede wszystkim niezawodność i poprawa efektywności pracy tych urządzeń. To był wyjątkowy rok na torach województwa łódzkiego. W programie Łódź po kolei teraz to wszystko. Do zobaczenia.